nagrody rzeczowe. Powtórzę jeszcze raz. Ola Michalska, Monika Dzienis, Ania Pieczarka, Weronika Stępień i Daria Nowak. A nagrody będzie wręczał pan Leszek Raburski, prezes Dolnośląskiego Związku Podnoszenia Ciężarów. Pierwsze miejsce w dzisiejszych zawodach według punktacji Sinclaira zajęła Ola Michalska, Górnik Polkowice, 202,4 punkta. Gratuluję. Miejsce drugie Monika Dzienis, UKS Talent, 182,3. Miejsce trzecie Ania Pieczarka, Czarni Góral Żywiec, 155,1 punktu. Miejsce czwarte Weronika Stępień, UKS Talent, 151,6. I miejsce piąte Daria Nowak, UKS Talent, 144,9 punkta. Gratuluję zawodniczkom. Dziękuję działaczom Górnika Polkowice za przygotowanie nagród dla zawodniczek. Dziękuję bardzo. Poproszę o brawa jeszcze. Dziękuję. Proponuję włączyć czas rozgrzewki. Można już to przenieść. A uda się wydrukować, chłopcy? Proszę wydrukować. Aha. Tak trochę z przygodami nam to się szykuje. To jest... Tu leży.